Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy mieli odcinek w cyklu na temat testów wędki. Przygotowałem dla Was wędkę, która wydaje mi się, że na ten moment będzie idealna, gdyż mamy już taką praktycznie zimę, więc póki wody nie będą skute lodem, możemy próbować łowić okonie na ciężko, sandacze, szczupaki. Wędka, którą dla Was przygotowałem, jest dedykowana łowieniu okoni. Jest to Inazuma Flash Perch od Mikado do 20 gram w długości 2,60. Mikado wypuściło serię wędzisk, tą, którą ja mam, w 2013 roku. Wtedy funkcjonowała już seria wędek Inazuma Zander. Postanowili uzupełnić owędki, które były przeznaczone dla łowców okoni. Wędki te dostajemy w trzech długościach: 2,20, 2,40 i 2,60. Wyrzut dolny nie jest zawarty, natomiast górna granica w najkrótszej wersji jest do 18, w najdłuższej do 20. Wędkę, którą ja mam, to jest to najcięższa wersja, czyli ta do 20 gram i o długości 2,60. Z ciekawych rzeczy, czego często nie spotykamy u producentów, Mikado daje nam do wyboru dwa rodzaje rękojeści. Mamy wersję kork, czyli zbudowaną z korka. Jest ona wtedy jednolita. Natomiast mamy też wersję Eva, taką, którą ja mam i Wam właśnie pokażę. Wersję Eva, która jest zbudowana z japońskiej pianki. Pianka jest dość dobrej jakości, aczkolwiek mogłaby być ciut lepsza. I w wersji Eva, tak jak tutaj widzicie, jest to rękojeść dzielona, minimalistyczna. Jeżeli chodzi o wykonanie, to aspekty techniczne. Ładny klips, ale jeżeli będziecie dużo łowić na opaskach, ten klips szybko się zniszczy, bo jest plastikowy. Fajna, tak jak już wspomniałem wcześniej, dzielona rękojeść. Mamy tutaj imitację, gdyż nie jest to uchwyt Fuji, uchwytu Fuji SKKS. Dobrze trzyma kołowrotek i podejrzewam, że to, że nie jest to, nie ma tego brandowego napisu Fuji, też obniża koszt tej wędki, bo cena, jak później wspomnimy, jest całkiem atrakcyjna. Przelotki zastosowane to fui, to nie fui, tylko właśnie zwykłe klasyczne siki. Jeżeli chodzi podczas eksploatacji, nie znalazłem żadnych większych wad. Jedynie co, to w pierwszej tej wędce, którą miałem, gdyż miałem uszkodzoną rękojeść, rozkleiła się, został mi wymieniony dolna jej część. Miałem krzywo wklejoną przelotkę. Blank został wykonany w technologii NanoResig, co zniwelowało jego wagę i poprawiło sztywność i czułość. Także ta wędka, którą Wam osobiście bym polecił właśnie na okonie w nieco cięższej wersji, jest wędką, która ma mocno szczytową akcję. Świetnie przenosi brania, jeżeli chodzi o czucie je na kiju. Aczkolwiek jeżeli chodzi o to, jak możemy zaobserwować opad na szczytówce, też nie ma zastrzeżeń. Jest to wklejka, posiada pełną wklejaną węglową szczytówkę. Mamy, tak jak wspomniałem, ja mam tą wersję do 20 gram, aczkolwiek jeżeli miałbym ja ocenić dolną granicę wygodnego rzucania, to jest takie około 3 gramy plus guma, gdyż przy tym charakterze blanku o mocno szczytowej akcji, cały jest dość szybki, musimy dbać, że tak powiem, o naszą kulturę rzutu. Tak, wędka jest taka dość sztywna, wręcz delikatnie powiedziałbym pałowata, więc za każdym razem musimy zadbać o to, żeby dobrze naładować blank, żeby uzyskać satysfakcjonującą długość rzutu. Jeżeli chodzi o przynęty i zestawienie jej z resztą rzeczy,
Ja najczęściej używam ją z plecionką, gdyż łowię najczęściej tą wędką na gumy i wtedy macie niesamowicie czuły zestaw. Ale gdybyście chcieli traktować tą wędkę bardziej uniwersalnie, wystarczy w kołowrotku wymienić szpulę, odłożyć tą z plecionką na rzecz tej z żyłką i wobler o nie bardzo agresywnej pracy również się wam będzie w miarę spisywał, ale uprzedzam, będziecie go dość mocno czuć na kiju. Jeżeli chodzi o jakieś blachy, też jak najbardziej. Wydaje mi się, że też całkiem dobrze spisze się w zestawieniu z cykadą. A dla ludzi, którzy wielbią boczny trok, to do tego ciężkiego też da radę, gdyż ta szczytówka jest taka dosyć twarda, aczkolwiek dobrze pokazuje brania, a dzięki całej reszcie tego blanku będziecie mogli użyć, nie wiem, ciężarka i pokroju 10-15 gram. Nie sprawi to trudności. Co do wędki, można by zrobić ją po prostu nieco lepiej, jeśli chodzi o to, jak jest złożona. Komponenty, tak jak już powiedziałem, nie są to najwyższej marki, którą przyzwyczailiśmy sobie, że najlepiej jest Fuji i tak dalej. Mamy tutaj zamienniki od Mikado. Dzięki temu mamy atrakcyjną cenę, gdyż ta wędka kosztuje, można ją znaleźć już od 150 do 180 zł. Mniej więcej. Jeżeli mówimy o tej wersji długości i tak dalej, jeżeli chodzi o rodzaj rękojeści, nie zauważyłem, żeby zmieniało cenę. Gdyby ktoś, kto zaprojektował tą wędkę, równie dobrze zadbał o jej wykonanie jako projekt, w tym przedziale cenowym wydaje mi się jest jedną z bezkonkurencyjnych wędek, jak dla mnie. Jeżeli chodzi, omówiłem jak współpracuje z dolną częścią, jeżeli chodzi o ciężar wyrzutowy, a jeżeli chodzi o górną, mamy tutaj napisane do 20 gram. I ja bym tych 20 gram nie przekraczał, czyli nie dawałbym już 20-gramowej główki, a wydaje mi się, że w zupełności takie 16-17 plus guma jest dobrym rozwiązaniem. Ta wędka to ogarnie, da sobie z tym radę, aczkolwiek to taka jej górna granica. Jeśli mówimy też o osiągach tej wędki, należy zaznaczyć to, że seria jest przeznaczona na okonie, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, na okonie na ciężej, aczkolwiek z powodzeniem jesteście w stanie łowić tą wędką nieco lżej sandacze, ze szczupakami też sobie da radę. Kiedy weźmiecie tą wędkę, zrozumiecie, że jest naprawdę w niej spory zapas mocy. Dlatego na przykład ja najczęściej zestawiam ją, tak jak tu widzicie, z Zauberem TF-em czy 1000, dobrze wyważa się ten kij. Gdybyśmy mieli się do czegoś jeszcze doczepić, to niestety producent zapomniał o umieszczeniu tutaj nam oczka, gdzie moglibyśmy zahaczać przynęty, no i niestety, tak jak widzicie, musimy to robić o przelotkę albo o kabłonek. Nikt tego nie lubi, przelotki się niszczą, na kabłonku też nie powinniśmy tego robić, więc to takie największe wady. Podsumowując, jeżeli chodzi o ten kij, który wam dzisiaj zaprezentowałem, ze stajni Mikado, czyli tam Inazume Flash Perch, osobiście uważam, że kij jest zbudowany przyzwoitych komponentów, w relacji do ceny naprawdę dobrych. Jeżeli chodzi o wykonanie, mogłoby być ciut lepiej. Tak jak wspomniałem wcześniej, brak zahaczenia na przynętę. Mogłaby być ciut lepsza pianka Ewa, gdyż miałem z tym problem i raz rozkleił mi się dolnik. Mamy wędkę za około 180-150 zł, która jest w miarę uniwersalną wędką. Najlepiej wam się sprawdzi w zestawieniu z plecionką i przynętą gumową, ale przy zastosowaniu żyłki, tak jak wspomniałem wcześniej, będziecie mieli nieco bardziej uniwersalną wędkę za przyzwoite pieniądze. Wydaje mi się, że jest to w miarę budżetowe rozwiązanie, gdyż ja kiedy szukałem tej wędki, stwierdziłem, że chcę mieć wędkę do łowienia okoni nieco ciężej i chciałem mieć ją też za nieduże pieniądze. Przy tym Mikado oferuje nam naprawdę, według mnie, atrakcyjny design. Więc jeżeli chodzi o moją ocenę tej wędki,
Ja bym jej dał takie naprawdę mocne 6,5, może nawet 7. Jeżeli chodzi o nią, to tyle, a chciałem was jeszcze przeprosić za warunki, bo podejrzewam, że dźwięk będzie nie najlepszy, aczkolwiek no nie zawsze da się wybrać taką pogodę. Miało być dzisiaj słonecznie, ładnie i tak dalej, natomiast dość mocno wieje i no dlatego będziecie pewnie to słyszeć na filmie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że w miarę atrakcyjnie udało mi się wam przedstawić tą wędkę, w sensie jeżeli chodzi o przekaz informacji. Dlatego też zachęcam was do wyrażania waszych opinii. Jeśli macie tą wędkę, dajcie ją jakąś notę od was. Będziemy mieli temat do dyskusji. A jeśli chodzi o nas, to widzimy się w następny piątek. Zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się. By być z filmami na bieżąco, kliknij subskrybuj.